Uważany za nieosiągalne marzenie, odrzucany jako nierealna mrzonka. Miał rzucić wyzwanie nauce i stać się budzącym największy strach samolotem nowego tysiąclecia. F-117 to jedyny niewidzialny myśliwiec, dlatego jesteśmy najlepsi. Jest jak hetman na szachownicy. Wszyscy go obserwują. Niewidzialny dla radarów jest asem we współczesnej wojnie powietrznej. To on jako pierwszy zadaje cios. Nie tylko trafiamy tam, gdzie chcemy, ale trafiamy zawsze. Ta maszyna służy do zabijania, ale jest też piękna. Archiwalne nagrania i rekonstrukcja wydarzeń odsłoni nam ściśle tajny świat niewidzialnego F-117 Nighthawk. F-117, niewidzialny jastrząb. Waszyngton, 19 marca 2003 roku. O godzinie 7.12 prezydent Bush wydaje rozkaz. Musimy rozstrzygnąć to siłą. Chwilę później dwa F-117 wzbijają się w niebo. Lecą nad Bagdad. Ich celem jest bunkier, w którym znajdować się ma iracki dyktator i jego kamraci. Bombowce wdzierają się w najsilniej strzeżoną przestrzeń powietrzną i przygotowują do uderzenia, które może od razu zakończyć wojnę. To jest technika stealth. Od kiedy samolot wykorzystano w walce, nie ustają wysiłki, by uczynić go niewidzialnym dla wroga. Do wybuchu I wojny światowej próby zbudowania takiego samolotu skupiały się na stosowaniu kamuflażu, który utrudniał dostrzeżenie maszyny. Przed II wojną światową farby maskujące osiągały kolejne poziomy zaawansowania, ale mimo to co najwyżej opóźniały wykrycie samolotu. Powstanie radaru wszystko zmienia. Poprzez wysłanie fal elektromagnetycznych i obserwację powracającego echa możliwe jest dostrzeżenie samolotów oddalonych o setki kilometrów. Odpowiedzią Brytyjczyków jest zasłona radarowa. Niewielkie paski aluminium, które wywoływały zakłócenia radaru wroga. Rozwiązanie to było nie do końca zadowalające. Wróg wiedział, że nadlatuje samolot, nie potrafił tylko określić skąd. W czasie II wojny światowej podejmowano próby zakłócenia pracy radarów, zrzucając maleńkie paski metalu. A więc próby nad niewidzialnością prowadzone są od tamtej pory. W latach 50. Rosjanie konstruują zaawansowaną sieć obrony SAM, złożoną z pocisków rakietowych ziemia-powietrze, naprowadzanych radarowo. Gdy taki pocisk obierze cel, nie poduje. Powstanie takiej broni w Związku Radzieckim wywołuje wstrząs na całym świecie. Stany Zjednoczone budują więc samolot zdolny do lotów na większej wysokości niż maszyny i pociski wroga. Lockheed U-2 jest pierwszą maszyną tego typu. Twórcy U-2 próbowali uniknąć ognia nieprzyjaciela. Z wysokości uczyniono obronę przeciwko pociskom ziemia-powietrze. Jednak w maju 1960 roku dochodzi do katastrofy. Pilotowany przez Francisa Garry'ego Powersa U-2 zostaje zestrzelony nad Związkiem Radzieckim. Loty na dużej wysokości już nie wystarczają.
Lockheed uzupełnia więc równanie o prędkość. Lecący z prędkością 3 machów na wysokości 24 km SR-71 Blackbird jest nieosiągalny. Jednak ciągle może go wykryć radar. Chociaż żaden Blackbird nie został zestrzelony, Rosjanom nieraz prawie się to udało. W czasie wojny w Wietnamie obrona przeciwlotnicza często krzyżuje Amerykanom plany operacji. Ich rakiety SA-2 i SA-3 sprawiały nam kłopoty, a wiedzieliśmy, że pracują nad doskonalszymi rakietami. Konwencjonalne samoloty nie mogły wygrać z tak precyzyjnym systemem obrony przeciwlotniczej. W 1973 roku w czasie wojny Jom Kippur lotnictwo Izraela traci w ciągu 18 dni 109 myśliwców. Zakładając taki rozwój wypadków podczas konfliktu między NATO a Układem Warszawskim, Amerykanie dochodzą do wniosku, że lotnictwo natowskie jest bez szans wobec radzieckich pocisków. Lotnictwo widziało, że nie ma mowy o przedarciu się przez radziecką obronę przy użyciu istniejących maszyn. Zaistniała potrzeba opracowania technologii, która na to pozwoli. Dla przemysłu technologia stealth oznacza jednak zmianę projektów zbyt radykalną, by w ogóle ją rozważać. Producenci nie przywiązywali do tego problemu wagi ani w latach 50., ani 60., ani nawet w 70., bo trzeba było zredukować taką ilość odbitych fal, by samolot stał się naprawdę niewidzialny, że większość inżynierów nie chciała tracić na to czasu. Jednak w roku 1974 DARPA, Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony, była tak zaniepokojona radzieckimi samami, że poprosiła 5 producentów, by określili warunki uczynienia samolotu niewykrywalnym dla radaru. Co ciekawe, nie było wśród nich producenta U-2 i SR-71 Lockheeda. W 1975 roku Clarence Johnson odszedł z funkcji prezesa zaawansowanych programów rozwojowych Lockheeda. Jego następca Ben Rich dowiedział się o planach DARPA i starał się o włączenie do wyścigu. Dennis Overholzer wyznaczony został na szefa zespołu badawczego. Pewnego dnia wpadła mu w ręce mało znana praca radzieckiego naukowca z 1962 roku, która zawierała wzór na obliczanie odbicia fal radarowych od płaskich przedmiotów. Ta zlekceważona przez Rosjan praca stała się punktem wyjścia dla zespołu. Mieliśmy ludzi nie tylko kompetentnych, ale także doświadczonych. To oni zbudowali SR-71 i U-2. Po prostu brali ołówek i mówili: chcecie mieć skrzydło? My je zaprojektujemy. Teraz pozostawało już tylko wymyślić, jak utrudnić radarowi wykrycie samolotu. Jeśli chcemy zmniejszyć zasięg, z jakiego można wykryć samolot, musimy zredukować jego zdolność do odbijania fal radarowych. Wszystkie linie na wszystkich powierzchniach są nachylone pod niewielkim kątem względem radaru, żeby odbite fale rozpraszały się. Ogromne komputery typu mainframe analizowały ogromną ilość projektów i ich zdolność do rozpraszania fal. Wydajność komputerów mainframe była wtedy taka jak współczesnych kalkulatorów. Dlatego też w jednym procesie obliczeniowym mogliśmy umieścić tylko kilka różnych powierzchni.
Po miesiącach obliczeń zespół Lockheeda doszedł do wniosku, że najmniej widoczny dla radarów jest kształt płaskiego rombu.